Siemka, z tej strony oficer Wąsu i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj zagramy w tak czy nie. Ostatnio gierka mi się bardzo spodobała i chciałbym ją wam pokazać. I zachęcam, żebyście wy ją też pobrali. W grze chodzi o to, by odpowiadać na pytania. Na te pytania możemy odpowiedzieć tak lub nie. I za odpowiedzenie 10 pytań dostajemy po jednym z żartów. Zaczynajmy. Bardzo fajne tło, ja uwielbiam koty. Naprawdę, jeśli też lubicie koty lub wolicie psy, to napiszcie w komentarzu. I napiszcie w ogóle, możecie napisać o swoich zwierzętach, bardzo fajnie. By było... Nie, reklama. Dobra, czy grasz w League of Legends? Ja jeszcze chcę dodać z góry, że ten film może być takim małym Q&A-em. Czy gram w League of Legends? Nie gram. No cóż, większość ludzi nie gra. Czy znam czarka z Abstrahuję? Nie znam czarka. Osobiście tego nie znam. Czy jeździsz wypoczynkowo na rowerze? Okej, tak czasami. Lubię jechać na rowerze. Wolę rower niż chodzić. Czy uważasz, że jesteś dla kogoś spoza rodziny? Co? Czy uważasz, że jesteś dla kogoś spoza rodziny ważny? Czy jestem dla kogoś spoza rodziny ważny? Czy w ogóle mam taką osobę? Ja myślę, że chyba tak. No cóż. Czy mam prawo jazdy? Nie mam prawa jazdy, niestety. Czy jesteś osobą wierzącą? Powiem, że jestem. Lecimy dalej. Czy podobają ci się rude włosy? Mogę wam dodać, że nie jestem rudy. Nie jestem. Ale mój kolor włosów jeszcze pozostanie niewiadomy dla nas. Dla was. Czy podobają ci się rude włosy? Dam lajka temu pytaniu. Lubię, podobają mi się. Masz wadę wzroku? Co do wady wzroku, pamiętam jak raz poszedłem do okulisty. I okulista powiedział, że połowę testu zrobiłem dobrze, a połowę źle. I żebym nosił okulary przy czytaniu małych liter. Ale ostatnio chyba nie noszę okularów i według mnie to nie. Nie. No większość ludzi nie ma wady wzroku. Dobra, lecimy dalej. Czy chciałbyś wyjechać do pracy za granicę? No nie wiem, no wolałbym zostać w Polsce. Dobra, 10. ostatnie pytanie. Czy aktualnie chodzisz do gimnazjum? Nie chodzę do gimnazjum, nie. Gimnazjum już poza tym nie ma. Więc nie. Reklamka. My nie lubimy reklam, nie. I tutaj mamy taki żarcik, możecie go sobie teraz przeczytać. Daję wam kilka sekundek. Cyk. I lecimy z kolejną salwą pytań. Czy mógłbyś wcisnąć tak? No tak, mógłbym. Fajne pytanie. Czy uważam, że On Direction nie mają talentu? No cóż, co do tego wiem, że chłopaki mają talent. Ale też w ogóle ich chyba nie słucham, więc uważam, że mają. Co? O nie, dobra, dobra. Czy jestem pełnoletni? Nie jestem pełnoletni, tyle wam powiem. Czy dodałeś jakieś swoje pytanie w tej aplikacji? Ja nie dodałem, ale zachęcam was do sprawdzenia tej aplikacji i dodania swojego. Na przykład, czy lubisz oficer wąsu? Dobra, damy lajka, bo mi się spodobało. Ale nie dodałem i większość też nie dodała. Czy Słońce jest największą gwiazdą w naszej galaktyce? Ano jest. Według mnie na pewno. Czy warto dobrze się uczyć? Tak.
Na pewno. Jeśli jesz kurczaka, to myślisz o tym, że był on kiedyś żywy? Nie. Jeśli jesteście wegetarianami, to uzasadnijcie, dlaczego wolicie nie jeść. Dobra. Czy jadłeś kiedyś krewetki? Nie jadłem krewetek. Owoców marzy, rzadko jem. Czy czuję się zdrowy? Nie, ostatnio trochę pokasłuję, niestety. Czy mam uczulenie na mleko? Nie mam uczulenia na mleko, ja lubię pić mleko. Kolejna reklama. Te reklamy czasami mnie wkurzają, szczególnie gdy muszę nagrywać, ale poza tym ostatnio w ogóle nie usiadłem do nagrywania z telefonu. Dobra. Żona mówi do męża: kochanie, sprawmy sobie wyśmienity weekend. Cudowny pomysł nam, moja droga. Do zobaczenia w poniedziałek. Żona do niego mówi, że żeby sprawili sobie super weekend, a gość mówi, że najlepiej będzie w poniedziałek. Niestety, przepraszam was, filmik trochę krótki. Co? Jeszcze chciałem z góry. Nie, nie przepraszam, haha. Życzę wam udanego dnia i wieczoru, a ja wracam do kontynuowania rybek z Farajny. Jakby co, to Magdalena jeszcze żyje. Nie umarła. Szsz.